Kręć w prawo w drogę E70 za 100 metrów. Uwaga, na trasie występują utrudnienia w ruchu drogowym. Skręć w prawo. Trzymaj się tej drogi dłuższy czas. Skręć w prawo. Trzymaj się tej drogi przez 1 kilometr. Zjedź z drogi drugim wyjazdem po prawej stronie. Następnie zjedź z ronda czwartym wyjazdem i zjedź drugim wyjazdem. Nie jest żadne z moich urządzeń. Nie jest żadne z moich urządzeń. W prawo. I prosto tam jadzie. Tak, prosto przed... No właśnie, Volkswagen. Ci bardziej spostrzegawczy wcześniej się zorientowali, że jesteśmy dzisiaj w salonie Volkswagena. Kupujemy Passata. To jest miejscowość Meppen, blisko granicy z Holandią. A jest z nami pan Adam z małżonką Dorotą. Ja będę 179 tysięcy, 2014 rok, data produkcji, data pierwszej rejestracji. Auto bezwypadkowe,
blacha nielakierowana. Przed przejazdem tutaj sprawdziliśmy serwisowanie auta i historię napraw. Miał ściąganą nakładkę zderzaka z przodu. Czyli krótko mówiąc, lakierowany był zderzak, plastik. Wiadomo, odpryski. Zresztą kilka odprysków jest również na masce. To maska, można było powiedzieć, że kwalifikuje się do lakierowania. I szyba czołowa była wymieniona w 2015. No też domyślacie się, pewnie dla nas jest to oczywiste z powodu kamieni. Auto stoi na oponach letnich z 2014 roku, słabe. Do końca sezonu może pan Adam pojeździ na tych oponach, potem do wymiany. Zimówek brak. W środku auto jest zapuszczone, widać, nieczyszczone. No, do takiego gruntownego wyczyszczenia jest to auto. Serwisowane w Audi, Volkswagenie. Auto przyjęte tutaj w rozliczeniu, to jest ich auto. Co jeszcze? Cały serwis jest do zrobienia. Wymiana filtrów, oleje. To jest coś, co na pewno pan Adam za chwilę będzie musiał zrobić po powrocie do domu. Kilka wniotek na masce, kilka zadrapań. No ale wiadomo, to nie jest nowe auto. Ma 180 tysięcy przejechane, więc no, nie może wyglądać jak nowe. Chociaż stan tego auta jest bardzo dobry. Nasz Passat czeka jeszcze badanie techniczne, bo wyszło, że go nie ma. Mimo deklaracji sprzedawcy, że przegląd techniczny jest ważny. Był ważny do kwietnia 2017, czyli od nowości, od daty pierwszej rejestracji. Potem już nie był robiony. No i teraz przy sprzedaży musi być zrobiony, bo inaczej nie otrzymamy tablic. Cena 11700, widzieliście, to stara cena. Stara i zarazem cena, która byłaby aktualna dla Niemca, gdyby auto zostawało na tym rynku i musieliby zrobić właśnie przegląd techniczny, musieliby doprowadzić go do stanu używalności. Mówię tutaj o... przepraszam, musiałem przerwać na chwilę. 11700, jeszcze raz, byłaby to cena dla Niemca, gdyby auto zostawało na tym rynku i musieliby je doprowadzić do stanu używalności. Mówię tutaj o lakierowaniu na przykład maski, bo są odpryski, zrobieniu nowego serwisu, bo trzeba byłoby zrobić. I wtedy auto z rękojmią dla Niemca kosztowałoby 11700. W internecie ta cena widniała 10900, po negocjacjach krótkich 10700. Ta rower musieliśmy ominąć, ten rower lepszy, tam cały czas, tam jest informacja cały czas, rady podawana, że droga dzisiaj cały dzień zamknięta była. Tak? Cały zamknięta, bo ciężarówki gdzieś się chlasnęły i nie wiem, jak musiały się... Już jesteśmy w drodze, objeżdżamy korki koło Hanoweru, dużo wypadków, a wrażenia z jazdy jak najbardziej pozytywne.